Wartości rodzinne. Widelec ma być po lewej stronie, widzisz? Po prawej. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Mamo! Zobacz, jak Craig nakrył do stołu. Hej, Craig. Bardzo przepraszam. Już dobrze. No i czego się nauczyłeś? Tego, że jest mi bardzo przykro i że kocham Martę bardziej niż kogokolwiek na świecie. Dobrze, pocałujcie się i pogódźcie. Cześć, kochanie. Dla mnie to mięsko. Oczywiście, kochanie. Wiesz, to chyba można zjeść. Co to jest? No nie wiem. Chcesz to zjeść? Tak. Hej, lepiej to zjeść, zanim ostygnie. Coś pachnie lepiej. Tak, znacznie lepiej. Zobaczymy, co to jest. Można. Cześć. O, jakie malutkie, malutkie, podłate pieski. Ekstra są. Mogą zostać? Niech zostaną, proszę. I co ty na to, kochanie? No nie wiem. Mają takie głupie mordy. Ciekawe, czy rozumieją, co się do nich mówi. Łapa. No, mogą zostać. Myślę, że to powinno nauczyć nasze dzieci odpowiedzialności. A za żarcie kto tu odpowiada? Ha, możemy już jeść? Nie, jeszcze nie. Kochanie, palec ci się pali. A, zróbcie coś, zróbcie coś. Kaprycze. Tak, proszę pana. Celny strzał. Na pewno i tym razem czegoś się nauczyliście. Tak, że tata jest łatwopalny. Że ślina jest gęstsza niż woda. Że zgodne małżeństwo to fundament rozwoju wartości rodzinnych. Hej, wiecie co? Pobawimy się w ślub? Tak! Piesku, czy chcesz pojąć za żonę tę oto lalkę Penny? Tak. Coś ty zjadł? Pycha. Jakie tym razem wyciągnęliście wnioski? Teraz już wiem, że zostanę weterynarzem. Za to ja zostanę wegetarianką. A przy okazji można już jeść? Jeszcze nie. Pomóżmy jakoś. Zróbmy porządek w ogrodzie. Och, jak piękny mamy dziś dzień. O tak, to fakt. Jestem fanem sztucznych traw. Ja też. Weź nożyc, parę i do torby puszcz. Ruszyłeś pęża, zły tata jest już. Prawie dziś, mówi ten gość. To świetna myśl, damy jej kość. A, hamuj, hamuj. Ten wazon. Tata nie pozwala jeździć samochodem po domu. Czego nauczyliście się tym razem? Ja nauczyłam się, jak w szpitalu znaleźć towarzystwo. Dobrze, a ty? Ja widziałem własną wątrobę. A przy okazji, może coś się zjemy? Do tej pory nasze kiełbaski na pewno już się spaliły. Ale spróbujmy. Za chwilę, zaraz się najem. Dawaj, dawaj. Uuuu.
Czego nauczyła was ta historia? Ja nauczyłam się właśnie zawiązywać sznurowadła. Ja nauczyłam się, że nie wolno pisać brzydkich wyrazów na murach. Ja nauczyłam się uników, by nie dostać piłką w głowę. Ja nauczyłam się używać lakieru do włosów. Ja nauczyłem się wreszcie strzelać z główki. Ja nauczyłem się liczyć do 10 w 100 językach. O, jestem dumna z was, moje dzieci. A czego ty się nauczyłeś? Wiecie, nauczyłem się, że ta rodzina była dotąd taka, jaka być powinna. Więc po co nam te dwa psy? Hej! Ja się niczego nie nauczyłem. No a ty? Nauczyłem się podawać łapę. Racja!